Zdradziłaś ostatnio w programie w Polsacie z Antkiem. Chciałaś mówić tak wiele o swoim życiu prywatnym, czy jednak właśnie to tak, był tak, takim przypadkiem to było? Co, ja nie lubię rozmawiać o życiu prywatnym. No właśnie dlatego pytam. I ten program, wiesz, to było fajne doświadczenie, oczywiście, wiesz, charakteryzowali nas charakteryzatorzy, którzy pracowali przy Grze o Tron, Star Warsach, w ogóle, wiesz, super zobaczyć siebie za parę dziesiąt lat. Mam nadzieję, że będę taka ładna, jak mi pokazali. Ale no, to nie jest kompletnie niestety mój format, bo stresowałam się na tych nagraniach, bo ja nienawidzę rozmawiać o moich prywatnych sprawach, o mojej rodzinie, a Antek mi namówił trochę do tego programu, mówił, że będzie śmieszny. No bo jego rodzina jest bardziej cała, jest jakby popularna i w mediach no, żyje. No dokładnie, on trochę, wiesz, miał łatwiej mówić o rodzinie, rodzicach, którzy są i tak medialnie, a ja tak, wiesz, nie chciałam po prostu za dużo zdradzać sekretów moich rodzinnych, bo, no bo to nie jest w moim stylu, ale wiesz, Antek mówił coś w stylu: chodź do takiego programu, będą nas postarzać, będzie śmiesznie. Ja myślałam, okej. Okay. Myślałam, że to będzie taki bardziej format typu twoja twarz mi znajomo, ale... A tutaj wzruszenie. Sposób. A tutaj nackliwo, wzruszenie, emocje. No tak jak mówię, no Antek się w tym odnalazł, on też jest starszy, on też troszeczkę inaczej spojrzał na ten program. Dla mnie to było trochę za dużo. Ja, wiesz, mam 19 lat, nawet dwójki z przodu nie mam, a nagle mam się wcielić w 80-latkę, która mówi o przeżyciach, nie wiem, priorytetach, dzieciach, małżeństwie. Hello, ja mam 19 lat, ja na razie nie myślę o małżeństwie. To jest naprawdę wcześnie. Ja zauważyłam, że przez to, że może staram się zawsze dobrze wypaść, mądrze, jak najmądrzej powiedzieć. Może też z wyglądu czasem może jest za poważnie się ubieram. Wiesz, no ludzie też mnie trochę za poważnie traktują. Inaczej trochę niż Julkę Wróblewską, którą bardzo lubię, ale trochę, mimo że jesteśmy w tym samym wieku, troszeczkę inaczej się nas traktuje i mi się mniej wybacza. I nagle po takim programie The Story of My Life było parę głosów takich od starszych kobiet, które mówią, że jestem infantylna, myślę tylko o sobie, jestem egoistką, bo ja powiedziałam wprost w programie, ej, ja myślę na razie o sobie, o swojej karierze, o tym, że jestem młoda, chcę żyć beztrosko, bo każdy wiek ma swoje prawa. Oczywiście, że z Antkiem jest wszystko dobrze i jakby kochamy się, jest fajnie, ale ja nie chcę nagle deklarować się w telewizji na takie poważne sprawy, więc jakby... Spójrzcie na mnie troszkę przychylniej, jakby mówię do kobiet, które mnie no, tak niemiło oceniły po tym całym moim wystąpieniu, bo ja po prostu starałam się jak najbardziej rozładować tam atmosferę na tym planie. Co jakiś czas rzucić jakiś żarcik, żeby trochę było zabawniej. Wiesz, no trochę się za dużo rozgadałam, ale rozumiesz, o co mi chodzi.